Opowieście SCP. Bieganie. Kiedy wreszcie się ocknąłeś, biegłeś przez las. Nie pamiętasz, jak się tu znalazłeś. Wiesz tylko, że musisz dalej biec. Twoja siła prawie wysiadła, a powietrze odmawia tchu do twoich płuc, ale nie możesz przestać. Dlaczego? Jak to się mogło tak skończyć? Zaczynasz sobie przypominać. Zaczęło to się 4 dni temu. Dzień jak każdy inny. Obudziłeś się, poszedłeś do pracy, wróciłeś do domu, zjadłeś obiad z rodziną i poszedłeś do łóżka z małżonką. Ale tej nocy nie zasnąłeś. Nie to, że ci się nie chciało spać. Po prostu nie mogłeś zmrużyć oka. Godziny ciągnęły się, a ty przewracałeś się w łóżku. Ostrożnie, by nie obudzić osoby obok ciebie. Druga. Czwarta. Biegnij. Biegnij, nie przestawaj. Przyszła 6, a ty przez całą noc nie spałeś. Jednakże nadszedł czas na ponowne wstanie z łóżka i pójście do pracy. Przebrałeś się, umyłeś się, zjadłeś śniadanie i wyszedłeś z domu. Jest w porządku, pomyślałeś. Mogę zrzemnąć się podczas przerwy na kawę. Ale nie zrzemnąłeś się, prawda? W ogóle nie odpocząłeś tamtego dnia. Za dużo pracy. Nie przestawaj, proszę. Nie pozwólcie mi przestać. Tej nocy znalazłeś się z powrotem w swoim łóżku, przewracając z boku na bok, z boku na bok. Nieustające tik-tak budzika zaczęło cię denerwować. Znowu nie odpocząłeś tej nocy. Nie odpocząłeś również podczas kolejnej nocy. I ta wczoraj też nie, jeśli się nad tym zastanowić. Cholera! 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 Czemu biegnę? Czemu? Twoja rodzina zauważyła. Mówili coś na ten temat, ale twoja głowa za bardzo bolała. Chciałeś, żeby się zamknęli. Zamknęli. Zamknęli! Po prostu by byli cicho przez chwilę. Cisza była uspokajająca, ale ciągły, denerwujący szum w twojej głowie tylko pogarszał sprawę. Wczoraj było naprawdę źle. Nie mogłeś zmrużyć oczu, ale nie mogłeś również... Och, marzę o tym, żeby trochę pospać. Chociaż chwilę. Proszę, zasnąć. Wyglądałeś koszmarnie. Usłyszałeś to od swoich współpracowników. Tak koszmarnie. Zapytali się, kiedy ostatni raz spałeś. Cały czas zadawali to samo pytanie. To samo cholerne pytanie. Kiedy tylko chciałeś trochę spokoju. Cały ten hałas irytował cię. Denerwował. Po prostu chciałeś ciszy. Czemu? Czemu nie mogli zostawić ciebie samego? Na... Straciłeś przytomność. Kiedy się ocknąłeś, biegłeś przez las. Biegnij, 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 biegnij. Twoje ręce są ciepłe. Biegnij, 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 biegnij. Im głębiej w las, tym mniej drzew. Musiałeś być uważny. Wiedziałeś, że jeśli się potkniesz, to już nie wstaniesz. Biegnij, 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 biegnij. Jednak to nieuniknione. Przewróciłeś się i upadłeś na miękkie runo leśne. Las jest taki cichy. Ostatkami sił przewracasz się do góry brzuchem. Trudno się oddycha, gdy masz twarz przy ziemi. Chwilę później słyszysz subtelny dźwięk kroków zbliżających się do ciebie. Ale nie widzisz, co się zbliża. Kroki ustały. Wtedy poczułeś ostry ból w okolicach żołądka. Chcesz krzyczeć. Ból jest nie do zniesienia. Ale jesteś zbyt zmęczony. Tak bardzo zmęczony. Nawet nie możesz unieść głowy, by zobaczyć wielkie ślady po pazurach formujące się na twoim podbrzuszu, rozrywające twoją skórę i mięso, pozostawiając organy na wierzchu. Zanim zamknąłeś oczy po raz ostatni, zauważyłeś, jak duży kawał twojego ciała zostaje oderwany od reszty. Szybuje przez chwilę, a potem znika w oddali z obrzydliwym odgłosem.